poszukiwaniach za Tomkiem Czaplińskim, bo oczywiście w domu go nie ma. Wszyscy mówią, że siedzi w gołębniku, więc idziemy do gołębnika. To nasz jesteś! O, cześć! Zwycięskiej nagrody ze wspólnego gołębnika Małopolska. Staniemy sobie tutaj na podium. Ładnie. O. Pierwsza drużyna z MWG Małopolska. Lecą. Lecą. Nagród jest dużo, więc lecą. Dajcie komuś żegnać też innemu. Pierwsza drużyna z MWG Małopolska. Ogólna oraz trzecie miejsce drużynowo z finału. Tomasz, gratuluję. Dziękuję. Niedziela, ale ciebie w gołębniku. To mogę sobie chwilę zamiast na obiedzie, godzina 12. Chwilę i będę na obiad, tak mówię sobie, zajrzę do gołębi, bo w tygodniu wiesz, że nie ma czasu. Gratuluję, no naprawdę. Tak. Chcecie... Tak. Pozdrawiam. Dawajcie gołębie. Dokładnie, walcie i szukajcie fajnego materiału. Z najlepszymi. Chcecie się zmierzyć z Tomkiem, to... To zapraszam do rywalizacji. Dobra Tomasz, to przejdźmy teraz do drugiej części. Chcesz zaprezentować swoje... Pupilki, które pomogły, wygrały to najlepsze, co to miało być. Czyli pierwsze, to trzeba podkreślić, pierwsze miejsce z ogólnego, jako wyniku drużyny pierwszej i... Drugie miejsce z finału. Jako trzecie miejsce. No, a trzecie, no bo... Już sobie nie jestem, ale pierwsze, drugie, trzecie. No, najlepiej, żeby obydwa były pierwsze. Trzecie miejsce z finału. Jestem zadowolony. Tak, trzecie miejsce z finału i pierwsze miejsce w ogólnej drużyny. Jak widać, same czerwone pyłowe. Dokładnie, tak. To właśnie, czy hodowcy ciebie się pytają, jak Tomek wybrał taką drużynę? Nie, ogólnie nie wygrywałem. To musi samo przyjść się ułożyć z dobrych gołębi. Po prostu była większość włożonych czerwonych pułowych. Ułożyła się fajnie drużyna. Zresztą musiało pasować, czy to pierwszy gołąb jest... prezentowany to jest po Ronaldo, czerwony ojciec, matka też czerwona, po prostu tego, no jakoś... Paszka mówiłeś też, to, że są... Tak, trzy gołębie są z Ronalda, trzy paszka, dwie matki są też z Borkę, które pochodzą, kupione z Portugalii ze wspólnego gołębnika, co robiły loty finałowe po 500 km. Jakoś się ułożyło i po prostu... Dokładnie, weźmy... Ale już tak mówiłeś wcześniej, że gołębie z paszka już nieraz się pokazywały. Tak, tak. To jest też najpierw wcześniej, dokładnie. Czy dlatego inwestowałem w te gołębie, lotując na innych wspólnych gołębnikach, to też obserwowałem, że po prostu dają sobie radę na różnych wspólnych gołębnikach i był moment, że cały rok wykupywałem wszystko, co się pojawiło, czy paszkowe, czy koledzy przywozili, tak. Po prostu raczej no, trzeba kupywać gołębie, inwestować, szukać coś fajnego, dobrego. No, widzisz, jak to później wychodzi, no ktoś się gra na wspólnych, czy kupuje ze wspólnych, czy wszędzie i tego, no to weź, 19 sztuk chyba u ciebie po finale obleciało, no koło duży, 500, duży procent. Tak, duży procent. I to gołębie nie były naprawdę hodowcy wybierane, tylko no, fajna hodowla. Uważam, że no, siedzi tu w tych gołębiach dobre gołębie i dlatego się ułożyło, że chciały latać. Podpasował im sezon, dobre prowadzenie jest, u ciebie. Jest głos w tych gołębiach naprawdę, bo one może tam nie były tak, jak się mówi w tych pierwszych seriach, ale ja zawsze uważam, że to gołębie, no, które lecą, to na gołębie jako dorosłe, to jest najlepszy materiał. Ja tak zauważam. Ci, co je kupili, to będą tak bardzo zadowoleni. A na pewno dokładnie. Większość poszło do, no nie wiem, jedną sztukę odkupiłem swojego, co po prostu ojciec już był stary. Starym jest gołębiem, to do linii se kupił. A tak to mam tych gołębi, no to po prostu dlaczego mają inni hodowcy nie skorzystać z dobrego materiału, uważam to za dobry materiał. Powiedzieć, że jeszcze byś miał lepiej, bo jeden gołąb, akurat nie z tych pięciu, jest 12 asem. Jest 12 asem, który miał komplet konkursów. Tak, czyli tak dokładnie. I też jest połowy. No tutaj jest cała para od Karola Paszki. Czyli, po prostu czyli parze, typowo tak, parze. 51 lotowana. Lotowany był u Karola, nawet szczypem był u mnie. On się rozbił czy coś. I 206 na olimpijskiej obronce też była przez Artura kupiona, czyli, też lotowana. Dwa gołębie lotowane na następny paszek, który to już jest zapisany dokładnie gdzieś tam idzie na pewno, czy do ciebie, czy gdzieś na wspólny gołębnik, ta para na pewno. Zresztą ten samiec Zinos
połączeniem z inną samicą też obleciami, nawet nie wiem, czy nie u ciebie. Po prostu on będzie służył, na pewno będzie. Czasami tak. nie z rodzeństwem nie leci dwa dobre gołębie. Tak. Jeden tak. Się pokaże, drugi trochę gorzej, a później na gołębie dorosłe idzie inaczej. Tak, czy on będzie po prostu samicę miał zmieniane i na pewno jak się zdrowie pozwoli, się wylegną, to ze 6 łódków będę chciał po tym samcu wychować i ułożyć te różne gołębniki wspólne po prostu. Na pewno u ciebie się znajdzie i tego, bo pasowało temu gołębiowi, jest 12. Pamiątka jest do końca życia, nie? Tak. Zobaczysz na zdjęcie, powiesz o... Tak, podobny, były czasy. Były czasy tego, co do rozpodu, bo jest podobny do tych, co wygrał. I tu dokładnie matka jest któregoś, na przykład oryginalny rodowód pokaże matka... To później do domu może się przybliżyć jakoś. 7 dokładnie, że też jest z któregoś fajnego gołębia, tego 577, to też zakupiona, no i pasowało, no. Coś z Frangie, Paszek i Ronaldo, uważam, że zasłużyły na to wygrano i materiał dobry, dlatego Trzeba też szukać, powiedz. No szukać, dokładnie. Może większą ilość gołębi chowam, ale raczej obserwuję, jak która rodzina przekazuje, tak jak mówię, 51 od pana Karola przekazuje z lotowego gołębika, był odsprzedany, to na pewno będzie miał 3 samice na drugi rok. I a tak jest, tak, bo tak ludzie też pytają, bo ty jesteś takim ekspertem, można powiedzieć, bo dajesz dużo oddziałów wyrzutu. Porównywalne loty pomiędzy gołębiami na wspólnych, a na oddziałach. Czy się dużo to sprawdza? Niekoniecznie, nie zawsze. To zależy od wspólnego gołębnika. Raczej jako od ciebie bym się nie bał na wspólny gołębie, raczej ze wspólnego gołębnika kupić do oddziału do rywalizacji gołębie. Powtarzają się? Tak, powtarzają się szybkościowo. Drugie gołębniki to są po prostu twardsze gołębie, wolniejsze. No też dadzą sobie jak najbardziej w oddziale. Jak dały radę na wspólnych, to dadzą radę w oddziale. Mhm. Ale no jest dobrze, bo no... Powtarzalność jest tak na przykład u mnie, ale na innych ci się nie powtórzyło. Dokładnie, jak ja powtarzam, że ja miał ten pierwszy garnitur i drugi u siebie na gołębniku, to też w oddziale bym inaczej, raczej nie źle, ja bardzo dobrze latam tak raczej. Ja uważam na te gołębie, które trzeci garnitur, które lipcowe idą na oddział, no to po prostu jak 50 przeszło sztuk obleciało na wspólnych gołębnikach około 500 km finały z zawodową, światową klasą gołębiami walczyły, no to jestem z czego być zadowolony. Ja mam łódki jeszcze na 3 piórach, które są do rzucenia, bo to z lipca były wkładane do mnie do oddziału po prostu. Pytam o to, Tomku, bo ludzie pytają mnie, a mówię, przyjadę, nagramy, zapytamy wprost, to będą teraz wszyscy wiedzieć, nie będą wyzwania po kolei osoby, tylko już całe drony. Dokładnie, no na pewno dużo gołębi, ludzi gołębi dobrych poszło. Powinni być ludzie zadowoleni, co kupili i po prostu, no uważam, że są, że dużo mam telefonów i naprawdę trafiają się gołębie, są w stanie, jest miło usłyszeć na końcu sezonu, że jest najlepszy gołąb oddziału, to większość hodowców nawet nie wie, że to jest po gołębiach moich, bo nikt się nie przyzna, czy dwóch, czy trzech klientów, ta wiosna miałem, że obrączki przywieźli, no po prostu tak sobie życzy klient i ja za obrączkowanie, on to obserwuje, ja się tym nie chwalę, że tam gdzieś tam w oddziale, bo ja naprawdę tego nie pilnuję, że po prostu, czy Piotr zadzwonił, jest drugim lotnikiem gołąb w oddziale od Piotka Mudek, kupiony od Piotka Bugały, po mojej samicy i po Piotkowym tam samcu młody, tam zgłaszam, że jest tego, no miło usłyszeć, że dalej przekazuję, że ktoś jest zadowolony. Ja też tam pytam też, bo też troszkę z mojej ciekawości, bo tak jak u mnie gołębie, które zakupowali u mnie na gołębniku, też się pokazały na najwyższym gołębnika czołowego, właśnie dlatego też jest w mojej ciekawości trochę. Bo jak mówię, u mnie to zakupili, był pierwszy na finale, jeden pierwszy na finale, drugi pierwszy lotnik na innym gołębniku, tak samo z tych gołębi. No tak, i ja jestem zadowolony, klientem jestem twoim chyba w zakupywaniu, to pewnie tak jak gołębnik powstał, to na pewno co roku mam coś kupione od ciebie. W tym roku 4 czy 5 sztuk też mam kupione od ciebie, no zresztą no drugie masę mogę się pochwalić też baranowskich. Pochodzi z hodowli baranowskich i tego, no rok wcześniej właśnie. I dlatego... też ciekawe, facet kupił sobie gołębia, dał i... No to dlatego się... to jest gołębia. Tomasza też zakupować. Tak, i dokładnie, mamy, dokładnie. Tak, właśnie, jak z dobrego, tak, coś, no jak najbardziej będę się starał wybrać coś fajnego, coś złożonego, żeby się ten, żeby, no, żeby się pokazywały te gołębie na wspólnych.